Pryzmat. Radio Pryzmat. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Ewa Zając i Anna Stasiek i dzisiaj poprowadzimy dla Was audycję Przystanek Kraków. Mimo że 1 listopada już za nami, porozmawiamy dzisiaj o tradycjach związanych ze wspominaniem zmarłych oraz o śmierci i przeżywaniu żałoby. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji. Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Prawdopodobnie wywodzi się to ze wspominania wszystkich chrześcijańskich męczenników w jednym wybranym dniu. Dlaczego 1 listopada? Prawdopodobnie właśnie wtedy w Rzymie około 741 roku papież Grzegorz III ufundował oratorium w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. Papież w dokumencie fundacyjnym polecił odprawianie modlitwy do Wszystkich Świętych w oratorium właśnie 1 listopada. I jak to wygląda współcześnie? W Polsce w uroczystość Wszystkich Świętych odwiedzamy cmentarze i ozdabiamy groby naszych bliskich kwiatami oraz zabalonymi zniczami. Często też bierzemy wtedy udział w mszy świętej odprawianej w kapliczce na cmentarzu. Stanowi to wyraz naszej wiary w obcowanie świętych i powołanie do świętości. Dniem Wszystkich Świętych związany jest Dzień Zaduszny, który przypada na 2 listopada. Zaduszki najprawdopodobniej mają genezę przedchrześcijańską. Wywodzą się one z jesiennej uroczystości ku czci zmarłych. Ludzie wierzyli, że ich zmarli mogą wpływać na ich życie z zaświatów. Wierzyli również w to, że w nocy z 1 na 2 listopada dusze czyśćcowe powracają na ziemię i szukają tu pomocy, modlitwy lub ofiary. Z tego powodu nie wychodzili wtedy z domów i zamykali karczmy. Obowiązywał również zakaz zbliżania się do kościoła, ponieważ zmarli księża mieli tej nocy odprawiać mszę dla innych zmarłych. Dlatego drzwi do świątyni pozostawały otwarte przez całą noc. Ludzie wierzyli również w to, że zmarli mogą przybierać postać żebraków, dlatego ofiarowali im jedzenie i prosili o modlitwę za ich zmarłych. Ci bogatsi gospodarze zapraszali ich nawet na ucztę i nocleg. Powodowało to jednak przed kościołem kłótnie i bójki o jedzenie, przez co księża zaczęli zwalczać ten obyczaj. Obecnie obchodzimy zaduszki, tak jak Dzień Wszystkich Świętych, odwiedzając groby naszych bliskich i modląc się za nich. Jest to nasze świadectwo wiary w zmartwychwstanie ciał, życie wieczne i skuteczność modlitwy wstawienniczej. Dziady, dzisiaj jest to dla nas już zapomniana tradycja, którą kultywują tylko nieliczni. Termin dziadów kojarzy się w większości z nas jedynie z dziełem Adama Mickiewicza o tym tytule, które figuruje na liście obowiązkowych lektur szkolnych. W przyszłości jednak z dziadami wiązał się bogaty szereg wydarzeń, obrzędów i przesądów. Skąd nazwa tego święta? Wywodzi się ona z języka białoruskiego, a słowo dziad znaczy po prostu przodek. Wierzono, że jest to pora, kiedy dusze przodków wracają do dawnych domostw i nawiedzają swoje rodziny. Pierwotnie dziady obchodzone były 2 razy do roku, wiosną i jesienią. Wiosenne święto przypadało na początek maja, a jesienne obchodzono w nocy z 31 października na 1 listopada. W ramach obrzędów tego święta przybywające dusze przodków należało odpowiednio ugościć, by zyskać sobie ich przychylność, a jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. W domach lub bezpośrednio nad grobami zmarłych na cmentarzach przygotowywano specjalne uczty. Stoły zasłane były między innymi kaszami, kutią, jajkami, wódką i miodem. Podczas posiłku świadomie upuszczano potrawy lub wylewano trunki na ziemię po to, by dusze przodków mogły się nimi posilić. Biesiadników obowiązywały jednak też pewne zakazy. Nie można było zachowywać się głośno przy stole czy wstawać od niego zbyt gwałtownie, by nie przestraszyć dusz zmarłych. Kolejnym zwyczajem było rozpalenie ognisk w lasach i na rozstajnych drogach po to, by wskazać kierunek wędrującym duszom oraz zapewnić im możliwość ogrzania się, a przy domostwach po to, by chronił je przed demonami, czyli złymi duszami ludzi, którzy zginęli nagłą śmiercią.
Do ochrony przed nieprzyjaznymi duszami służyły również drewniane maski, tak zwane karaboszki, które rozstawiano dookoła miejsc sprawowania obrzędów lub noszono na twarzach. Bardzo istotną rolę w obrzędach sprawowali też wędrowni żebracy, których nazywano także dziadami. Wierzono, że są oni łącznikami pomiędzy światem zmarłych a żywymi, dlatego często zwracano się do nich z prośbami o modlitwy za dusze przodków, a w zamian ofiarując jedzenie, najczęściej specjalnie przygotowywany na tę okazję chleb. Pomimo tego, że obecnie zwyczaj dziadów został przekształcony w Dzień Wszystkich Świętych, w niektórych regionach wschodniej Polski, na Białorusi, Ukrainie i części Rosji, kultywowane jest wciąż wynoszenie na groby zmarłych symbolicznego jadła. A w Krakowie co roku odbywa się tradycyjne święto rękawki, które jest bezpośrednio związane z pradawnym zwyczajem wiosennego święta dziadów. Aniu, zastanawiałaś się może nad tym, czy ludzie żyjący 100 czy nawet 200 lat przed nami tak samo przeżywali śmierć bliskich im osób? Czy tak jak my chodzili na cmentarze z wiązanką kwiatów i zniczami? To dość trudne pytanie. Ale wydaje mi się, że profesor Marek Buś może nam to przybliżyć na przykładzie twórczości Cypriana Kamila Norwida. Jaki był stosunek Norwida do całego obrządku dziadów? Czy wierzył w niego, praktykował go? Nie przypuszczam, żeby praktykował. On był zresztą z innych rejonów. Prawda? Norwid był z Podwyżkowa i z Mazowsza. Natomiast był bardzo zainteresowany i w wielu utworach nawiązywał do dawnej ludowości, do dawnych obrzędów. I w takich żartobliwych wierszykach, jak częstochowskie wiersze o tych rycerzach tam zaklętych, prawda? I w takich dwóch misteriach przepięknych poetycko, Wanda i Krakus, gdzie nawiązuje do mitycznych początków polskich, prawda? Tutaj jeszcze do wątku śmierci byśmy przeszli. Ten starzec, mądry starzec, przypominający pustelnika z Balladyny Słowackiego, pisze tak o zmarłych. A przeto zmarli, a przeto zeszli, nie są to jacyś, co ich nie było. Nie ma, nie może kiedyś być, jeśli i własną przez nich rozrządzasz siłą. Zmarli dają nam tradycję, dają nam moc. To w tych misteriach też widać, bo oba te utwory, w pewnym sensie optymistyczne, kończą się śmiercią. Ale śmiercią pogodną i śmiercią ofiarniczą. I Wanda, i Krakus giną. Motyw śmierci, bo pewnie o to też chcieliście zapytać w tych dniach, jest najczęściej u Norwida motywem śmierci pogodnej, dojrzałej. Śmierć może być czynem, może być aktem, może być zamknięciem dojrzałego żywota. I tutaj Norwid napisał kilka takich, głównie w Wademekum, ale nie tylko, kilka takich wierszy bezpośrednio z tym związanych. No jeśli pozwolicie, to ja przywołam. No najpierw taki, który ma tytuł Śmierć. Skoro usłyszysz, jak czerw gałąź wierci, piosenkę zanuć lub zadzwoń w tymbały. Nie myśl, że formy gdzieś podejrzewały, nie myśl o śmierci. To pierwsza strofa mówi to, no taki jakby Petroniusz z Quo Vadis. Uderz w tymbały, zagłusz śmierć, jak zobaczysz, że czerw gałąź wierci. Idziemy do drugiej strofy. Przedchrześcijański to i błogi sposób tworzenia sobie lekkich rekreacji, lecz ciężkiej wiary, że śmierć tyka osób, nie sytuacji. Rekreacje są lekkie, ale wiara jest ciężka, przytłaczająca, pesymistyczna, że śmierć zabija osoby. Z tego by wynikało, że śmierć niszczy sytuacje, ale nie osoby. Teraz ostatnia krótka zwroteczka. A jednak ona, gdziekolwiek dotknęła, tło, nieistotę, co na tle rozdaruszy, prócz chwili, w której wzięła, nic nie wzięła, człowiek od niej starszy. O co by szło? Człowiek nie umiera. Człowiek jest starszy od śmierci, a śmierć tylko przerywa tło, czyli fizyczne istnienie człowieka, prawda? Natomiast istota, co rzeczywisty człowiek, istota, co na tle, nie da się rozedrzeć przez śmierć. Z biografii Norwida wiemy, że przeżył on śmierć swoich przyjaciół, na przykład Chopina czy Mickiewicza. Jak sobie z nią poradził i czy wpłynęła ona na jego twórczość? Nie tylko na jego. Znaczy, to Norwid w zasadzie stworzył trójcę wierszów. Między innymi w wykładach o Słowackim, prawda? To on zostawił najpiękniejsze wspomnienia po nich w Czarnych Kwiatach.
Mało w takich arcydziełach jak fortepian Chopina. Czy w takim wierszu Duch Adama i skandal związany. On bardzo głęboko przeżywał te spotkania. Z Mickiewiczem był obustronnie poniekąd jakby skłócony, ale go bardzo szanował. I nikt nie zostawił tak doskonałych artystycznie i tak pięknych lirycznie portretów tej trójcy wierszów, prawda? Słowacki dopiero w czasie powstania, parę lat później, powstania styczniowego i Krasiński jakby zyskali na wartości, prawda? Norwid to wiedział już 10 lat wcześniej. Jakbyśmy mieli to podsumować, to jaki obraz śmierci wyłania się z Czarnych Kwiatów? Śmierci nieprzypadkowej. On tam nawiązuje do swoich ostatnich spotkań z tymi wielkimi ludźmi, nie tylko nimi. Jeszcze się pojawiają dwie czy trzy osoby. To i w każdej z tych rozmów w ostatnich dniach, no, jak mówił w fortepianie, dniach przedostatnich, on odnalazł takie słowa ominalne typu słowackiego, nie, Chopina, wynoszę się. Chodziło mu o przeniesienie się na inną ulicę w Paryżu. Norwid to zrozumiał, że mówi o śmierci i mówi, no już tak co rok się wynosisz, a dalej cię żywego oglądamy. No i w parę miesięcy potem obaj zmarli i Słowacki. Jeszcze piękne świadectwa nekrologii. Zwłaszcza nekrolog Chopina. Norwida jest no, pięknym lirykiem, skądinąd jeden ze współczesnych poetów. Przerobił go też na formę wierszowaną, prawda? Więc jak najlepsze świadectwo zostawił. On użył tego, co się powtarza teraz, zwłaszcza w politycznych też kłótniach, że mówiąc o relacjach z Krasińskim, że Krasiński potrafił różnić się pięknie i mocno. No i że chodzi o to, byśmy się wzajemnie miłowali, nawet się walcząc ze sobą. Prawda? To byłoby to przesłanie. No, poza tym, Norwid, jak już masz umierać, to umieraj dostojnie. Umieraj z królewskim czasem i pogodą. Umieraj, no właśnie pięknie. Ponieważ może być, znaczy jest tak, że śmierć można pokonać. Prawda? Śmierć jest jakby nieunikniona, ale z drugiej strony nie musi być odczytywana w kategoriach tragicznych czy dramatycznych. Norwid jakby był poetą, no w jakiejś mierze poetą śmierci, ale ja nie znam nigdzie w naszej poezji jakby tej dawki pogody. I teraz wiemy już, jak to wyglądało kiedyś. Jednak co na temat żałoby i śmierci możemy powiedzieć obecnie? Odpowiedź na to pytanie na pewno zna psycholog Wiktor Potoczny. Czym jest żałoba i czy jest różnica pomiędzy smutkiem a żałobą? Żałoba to przede wszystkim proces, który trwa w czasie. I istotą żałoby jest zmaganie się z bólem. No i najczęściej odczuwamy żałobę po stracie kogoś bliskiego. Wiele wydarzeń związanych z utratą może prowadzić do kryzysu i potrzeby przeżywania żałoby. Jeśli chodzi o rozróżnienie, tak jak tutaj zostało zadane pytanie, pomiędzy smutkiem i żałobą, to często w kontekście utraty kogoś bliskiego traktujemy te pojęcia jednakowo, jednak ich znaczenia są nieco inne. Smutek jest pewnego rodzaju reakcją, odpowiedzią na doświadczenia utraty kogoś lub czegoś. Żałoba natomiast jest takim zewnętrznym okazaniem tego smutku, który właśnie odczuwamy. A jakie jest prawidłowe podejście do osób w żałobie i jak takiej osobie pomóc? W tym przypadku w psychologii podstawowym celem pomocą osoby w żałobie to zapobieganie przedłużającym się reakcjom kryzysowym czy drastycznym zmianom w dotychczasowym funkcjonowaniu. Należy przede wszystkim pomóc w przepracowaniu straty, a formy pomocy zależą od wielu czynników i takimi podstawowymi formami pomocy, które może zapewnić otoczenie, czyli tak naprawdę nie tylko specjaliści, ale wszystkie osoby, które mają kontakt z osobą, która doznaje jakiejś straty, to jest obecność. Ważne, żeby osoba wiedziała, że może na nas liczyć i czuła naszą empatię. Ważne także, aby słuchać tej osoby i ją wspierać, ponieważ każdy przeżywa smutek na swój własny sposób i ważne jest mówienie o tym smutku i dzielenie się nim. Czy możemy się jakoś przygotować do żałoby? W tym przypadku odpowiedź mogłaby być bardzo długa, ponieważ gdy znajdujemy się w sytuacji, że ktoś nam bliski jest terminalnie chory, no to warto spotkać się z psychologiem, który pracuje na przykład na oddziale, gdzie przeżywają nasi bliscy, nasi znajomi. No i takie osoby zdecydowanie też są w stanie pomóc osobom przygotować się do tej żałoby. A jak ten proces wygląda u dzieci? Czy w jakiś sposób wpływa to na ich późniejszy rozwój? W
tym przypadku też odpowiedź mogłaby być bardzo obszerna, ponieważ przeżywanie żałoby u dzieci wymaga uwagi. Żałoba może wpłynąć na ich rozwój, podobnie zresztą jak u dorosłych, w największym stopniu może wpłynąć na ich rozwój, gdy przybiera formy patologiczne i nieadaptacyjne. Ponieważ u dzieci też jest to pewnego rodzaju proces naturalny i w przypadku dzieci warto zwracać uwagę na emocje i zachowania dziecka oraz także o wszystkie kwestie, o których mówiłem wcześniej. I ostatnie pytanie. Czy śmierć pupila wpływa na człowieka tak samo jak utrata bliskiej mu osoby i jak jest to postrzegane przez ludzi? Czy tak samo? To tutaj trudno stwierdzić. Nie ma zbyt wielu badań na ten temat, ale te, które się pojawiają, to też stwierdzają, że taka strata jak najbardziej może być stratą bardzo dotkliwą i jest to strata bardzo istotna i też nie powinniśmy tak do końca przechodzić obok niej obojętnie. Przybliżyłyśmy Wam różnego rodzaju tradycje związane ze wspominaniem zmarłych oraz temat śmierci i żałoby kiedyś, jak i obecnie. Audycje prowadziły dla Was Anna Stasiek i Ewa Zając.